W odcinku serii Unboxing ponownie rozpakowanie modelu wagonu, nie lokomotywy, tylko właśnie wagonu. Trzymam w ręku taki jeden wagonik, już od razu widzicie, co to jest za wagonik z moim imieniem, czyli Robert. Firma Merklin, to już też widzicie, jedna sztuka. W porównaniu do ostatniego filmu, gdzie było takich sztuk 12, no nie robi to absolutnie wrażenia, aczkolwiek droga jest tutaj otwarta, żeby złożyć sobie także bardzo fajny, ciekawy skład, ale co to miałby być za skład, to może zasugeruję na koniec mojego przedstawienia. Firma Merklin, uznana niemiecka firma, nie mam za dużo taboru tej produkcji, dlatego że oni specjalizują się w niemieckich modelach. Polskich trochę też zrobili, ale zawsze to były wagony, które wjeżdżały w dosyć dużej ilości do Niemiec, stąd nie były to produkcje specjalnie na rynek polski, tylko bardziej na niemiecki, żeby Niemcy mogli sobie zestawić również takie pociągi, tak jakby obce. Pudełko. Kartonik zwykły, tutaj taka plastikowa okienko, żeby było widać. Proszę bardzo, rozpakujemy. Jak to tutaj z boku wygląda? Widzimy szczyt wagonu i jest tak fajnie, sprytnie tą tekturką przytrzymane. Odginamy tekturkę i wagon praktycznie mamy już na wierzchu. Wyjmę wagon, odstawię na chwilę i jeszcze chwilę o pudełku. Jak widzimy w pudełku, no z drugiej strony jest dokładnie tak samo, czyli takie wycięty karton, który przytrzymuje nam wagon. Sam wagon jest na takiej tekturce, no bardzo proste, wręcz siermiężne opakowanie, jednak co należy przyznać, skuteczne. Nie jest tak wyrafinowane jak opakowanie Roco, czy co tu dużo mówić o opakowaniu S-u. No, zwykły, tani kartonik. Jak widać, można i tak. Odłożę na chwilę opakowanie. W opakowaniu, oj, co jeszcze warto spojrzeć, nic nie ma, żadnych części dodatkowych. Żadnych instrukcji, absolutnie nic. No i sam wagonik. No co? No wagonik prościutki, wręcz toporny. I jak widać, też jest to coś no, zabawkowego. To jest zdecydowanie zabawka, nie jest to jakiś wyrafinowany model na makietę. Aczkolwiek kółka, proszę bardzo, jak najbardziej sobie bardzo fajnie się toczą. O, wagonik sobie jeździ. Skala H0 jest zachowana, tylko czego to jest model? No jakiegoś kontenera. Czy taki kontener jeździ w rzeczywistości? Nie wiem. Natomiast wiem jedno, na pewno nie jeździ z taką okleiną. A co to za okleina? Moje imię Robert, herb Hamburga i na dole napis In Miniatur Wunderland, czyli w cudownym świecie miniatur, czy może nie powinienem tego w zasadzie przetłumaczać, czyli w Wunderlandzie. Tak, to jest pamiątka z pobytu w Wunderlandzie, z pobytu, z którego obejrzeliście kilka filmów w mojej serii. Takie coś kosztowało tam około 15 euro, czyli kilkadziesiąt złotych. No nie mogłem sobie nie kupić. No i teraz tak naprawdę mógłbym sobie kupić więcej imion. Nie wiem, imiona dzieci, imię żony, imiona rodziców, imiona znajomych. Co tylko sobie dusza zapragnie. I można by było złożyć takie fajne pociągi, które żeby jeździłaby cała rodzina. No, niewiele to ma wspólnego z kolejami, bardziej z zabawą, ale dlaczego by nie? Można i tak. Jeśli ktoś ma fantazję i zbędnych trochę euro, to można sobie w ten sposób kupić. Mało tego, na stronie www. Widziałem, że firma proponuje wymyślenie własnego napisu, czyli możemy sobie zrobić taki wagon z nickiem, z jakąś tam reklamą i już zamówimy, zapłacimy, otrzymamy pocztą. Oczywiście możliwości są raczej ograniczone, bo ten napis może być taki, jaka długość wagonu
czyli za dużo nam się nie zmieści, nie damy swojego adresu, czy nie wiadomo jakiego sloganu, ale jako ciekawostkę coś można sobie zamówić. Ciekawe rozwiązanie. Widziałem, że i Pico również coś takiego oferuje. Mało tego, Pico oferuje również zrobienie takiego zindywidualizowanego modelu lokomotywy. Jest to Taurus, czyli nasz polski husarz. Niestety jest to ta wersja słabsza, uboższa, czyli ten husarz hobby, nie ciszący się zbytnim uznaniem modelarzy. Ale jeśli ktoś chce, można sobie coś takiego wykonać. No, to taka oto ciekawostka. Nie będę specjalnie kolekcjonował tego typu taboru, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby kolekcjonować zabawki. I tak troszeczkę w mojej kolekcji modeli mam z gatunku zabawkowego. No, tym razem znowu zrobiłem odstępstwo. Skusiłem się. No dobrze. Prosty wagonik. W systemie Martin, czyli jeśli będę chciał ten wagon postawić na swojej makiecie, będę musiał wymienić te koła. Dlaczego? Dlatego, że te koła spowodowałyby mi zwarcie na mojej makiecie. One tutaj nie są izolowane. Nie wiem, na ile to widać, bo to jest czarny metal, trzeba się przyglądać. One nie są izolowane. Trzeba takie zestawy kołowe wymienić i wtedy taki wagon z powodzeniem można używać na własnych makietach. Dobrze, wkładam wagon z powrotem do pudełka. O, pięknie wszedł w swoje miejsce. Zakładam tekturkę. O, tutaj widzę to jedno kółeczko, to jest, zdaje się, wycięcie na bufor. Tak, postaram się tutaj trafić. Ciemno nie widzę. O, dokładnie na bufory. Proszę bardzo, pięknie wchodzi, leciutko. Zamykamy. Ładnie, ładnie. Sztywniutko, sztywniutko. Jeszcze słowo o samym pudełku. Naklejka, oczywiście z numerem katalogowym. Zakładam, że to jest numer katalogowy. Dokładnie to właśnie czystego takiego wagonu bez reklamy. Instrukcja, której brak w środku, w zasadzie skróciła się tylko do tego, żeby te zestawy kołowe co jakiś czas przesmarowywać w swoich gniazdach. Tutaj jeszcze jedna naklejka, tym razem już dokładnie indywidualizująca ten produkt, czyli imię. Tu nic. A i tutaj oczywiście opowiastka o tym, że modele nie są właściwe dla osób, dla dzieci poniżej 15 roku życia. I to wszystko. Ubogi dzisiaj ten model. Niemniej jednak dla mnie bardzo ciekawa pamiątka. Zamiast tym razem kupować magnesu na lodówkę, nie wiem, breloczka czy spinera, zdecydowałem się kupić coś, co być może puszczę kiedyś na makiecie i mi przypomni te miłe chwile spędzone na największej makiecie w skali H0 świata w Hamburgu. Dziękuję.